Cześć, tropiciele. Jesteśmy w kolejnym mieście, będziemy je odkrywać, a o tym mieście mówi się, że jest stolicą żużla. Tu zaczynają się Karpaty. To także najcieplejsze miejsce w Polsce. Średnia roczna temperatura to prawie 9 stopni Celsjusza. Jak na mój gust, to sporo powodów, by odwiedzić to właśnie miasto. Niestety leży bardzo blisko innego, pięknego miasta, Krakowa. Z tego powodu musimy odkryć je na nowo. Witam Was w Tarnowie i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić. Tarnów to miasto na szlaku. Miasto na szlaku Kraków, Lwów, miasto na szlaku Warszawa, Karpaty. Miasto, które jest biegunem ciepła, średnia roczna 9 stopni Celsjusza. Miasto, którym można przez kilka chwil zwiedzić najcenniejsze zabytki naszego miasta, chodząc po urokliwych uliczkach i być w nich szczęśliwym i spokojnym, cieszyć się życiem. Zapraszam. Tarnów to miasto wyjątkowe, gdzie w baśniowej wręcz scenerii toczy się współczesne życie, w którym tempo nadają komputery, telefony komórkowe i samochody. Tarnów to moje miasto szalone! Kto choć raz odwiedzi perłę renesansu z niewiarygodną ilością zabytków, na pewno tu wróci. Każda cegła, kawałek bruku, każdy budynek i ulica kryją ślady minionych stuleci. Gdy do tego wszystkiego dołożycie bogactwo przyrody i kultury, to wyjdzie Wam jedyna w swoim rodzaju, bo unikatowa w skali Europy mieszanka. No pyszna ta herbatka, z czego to? Znakomita, no w Tarnowie tylko z tarniny. Tarnina, to od tego właśnie pochodzi nazwa miasta? Tak, według Jana Długosza, kronikarza, który opisywał ten fakt, Tarnów wziął nazwę od tarniny, owoców krzewu tarniny. Ale podobno tam palce mieszał też Jan Tarnowski niejaki. No, tak jak cały ród Tarnowski, który z kolei wziął swoje nazwisko od nazwy Tarnów. Czyli wszystko jasne. Oczywiście. Podobno ma pan mnie zabrać na jakiś spacer teraz, trochę wyżej. Bardzo tajemniczy, na wieżę ratusza. Oficjalnie, według dokumentów, Tarnów stał się miastem w XIV wieku. Już wtedy na rzecz mieszkańców pracowali tu pierwsi samorządowcy w Radzie Miejskiej. Jednak najznamienitszą postacią tamtych czasów był hetman Jan Tarnowski. Człowiek bardzo odważny i bardzo dzielny, który w bitwie z Mołdawianami pod Obertynem, to tereny dzisiejszej Ukrainy, zdobył tak wiele armat, że trzeba było znaleźć na nie jakiś pomysł. I tu szacunek od mieszkańców Krakowa, powinniście o tym pamiętać, bo z tych armat Tarnowskiego powstał dzwon Zygmunta. Dobry. Tarnów był miastem wielokulturowym, otwartym na świat. Dlatego chętnie osiedlali się tu ludzie różnych wyznań i narodowości. W ciągu 7 wieków istnienia miasta ścierały się tu bardzo różne kultury i religie. Na początku jedną z grup istotnych byli Niemcy, w następnych wiekach Czesi, Szkoci, Włosi, a także grupy wyznaniowe, protestanci i Arianie. Największą jednak społeczność stanowili zawsze Żydzi, około połowy mieszkańców tego miasta. Natomiast w latach 60. zamieszkali tu Romowie i dziś stanowią o kolorycie etnicznym tego miasta. O taborach cygańskich, które jeździły ulicami Tarnowa, można posłuchać w jedynym w Europie muzeum, które poświęciło historii i kulturze romskiej szczególną uwagę. Mury świątyni cyganów kryją fotografie, dokumenty, kolorowe sukienki. Dobra kobieto, to powiedz mi teraz, czy ja w końcu męża znajdę. Panienko, toś ty w każdym mieście masz kawalera. To fakt. Jak spojrzysz głęboko w oczy i go zaczarujesz, będzie twój. Dobrze. A teraz daj 5 złotych, złoteńko. Bóg zapłać, dobra kobieta.
Jeśli kochacie Kraków, gwarantuję wam, że spodoba wam się także w Tarnowie. Wąskie, brukowane uliczki, piękne kamienice, to wszystko sprawia, że tarnowskie Stare Miasto jest miejscem wyjątkowo urokliwym i o krakowskim klimacie, ale bez tych milionowych tłumów na ulicach, więc tu po prostu się oddycha, odpręża i relaksuje. Tarnów to jeden wielki zabytek podzielony na setki mniejszych. Tylko w obrębie Starego Miasta, zbudowanego na planie elipsy, znajdziecie prawdziwe klejnoty sztuki architektonicznej. Stary rynek z dumnie prężącym swe stare mury ratuszem miejskim otaczają bogato polichromowane na zewnątrz kamienice z jaskrawymi kolorami, które rażą turystów w oczy. Takie nagromadzenie zabytków to w Polsce rzadkość, dlatego spacerujcie po Tarnowie godzinami, delektując się tym, co stworzyła ludzka ręka. Przyznam się, że ten spacer to prawdziwa przyjemność, bo miasto, a szczególnie Stare Miasto, wyjątkowo urokliwe. Oczywiście, to są te najstarsze ulice Tarnowa. Tu akurat była dzielnica żydowska. Gdzieś od XV wieku funkcjonowała tutaj właśnie to osiedle, funkcjonowało to żydowskie. Tu znajdowała się również synagoga przy tej ulicy. Wąskie uliczki i ładne kamieniczki. Tak, no trzeba powiedzieć, że to było największe zagęszczenie ludności miasta. W XVIII wieku mieszkało tu 3/4 ludności miasta. Przy tych uliczkach właśnie w tej wschodniej dzielnicy miasta. Tarnów był domem dla wielu wybitnych ludzi. Jedni, jak generał Józef Bem, walczyli w powstaniu listopadowym o wolność Polski, a potem Węgier. Inni, zafascynowani wizją lepszego świata, jak Jan Szczepaniak, zwany polskim Edisonem, wymyślali rozwiązania, które zrewolucjonizowały życie na ziemi. Ja mam wrażenie, że tarnowskie klimaty od zawsze sprzyjały ludziom z pomysłami. Na przykład gdyby nie jeden mieszkaniec Tarnowa, który wymyślił materiał kuloodporny, no to nie byłoby tych kamizelek. I nazywał się on Szczepaniak, Jan Szczepaniak, ale bardzo ładnie wyglądamy. Jedno, że ładnie wyglądamy, drugie, że policjanci są chronieni. A trzecia sprawa to jest ta, że za to gdyby nie taki materiał i nie to, co przeciwko kulom, to dzisiaj nie byłoby dynastii hiszpańskiej. Co jeszcze Szczepanik wymyślił? Bo słyszałam, że też wymyślił coś na zasadzie paralizatora elektrycznego. No tak, jest to rodzaj karabinu maszynowego o nabojach elektrycznych. Druga rzecz to telewizja, dla której teraz to, co teraz widzimy, to jest jego patent i pomysł. A trzecie wreszcie, kolorowa fotografia, bardzo ważna. I tu w Tarnowie ona się rozpoczęła. W Tarnowie nie wzdycha się do przeszłości, tylko idzie się z duchem czasu, stawiając na niekonwencjonalne rozwiązania we wszystkich dziedzinach. Prym wiedzie kultura, która ma w tym mieście szczególny wymiar. Na ten pomysł Europa wpadła już kilkadziesiąt lat temu. Teraz temat podchwycili polscy artyści, a w Tarnowie sztuka zamieszka w takich ruinach. W XXI wieku sztuką może być właściwie wszystko i pewnie chciałbyś, żeby to wszystko tutaj się wydarzało w tym miejscu. Ja niekoniecznie chciałbym, żeby wszystko znalazło się tutaj, w tym miejscu. Choć taki jest zamysł. Chcemy zrobić w tym mieście, na takie miejsce, które będzie prezentować tę sztukę wyższą, która zdaniem nas, zdaniem fachowców, należy się jej takie miano. Co tu może być? Wszystko. Oprócz takich wystaw fotografii na przykład. Wszystko, co jest sztuką, ale tą prawdziwą sztuką. Mój Szancera to kultowe miejsce dla sztuki współczesnej. Tutaj te kilka pięter w górę, w bok kilkadziesiąt metrów, wspaniała rzeka obok, centrum miasta. To wymarzone warunki do tego, żeby w Tarnowie znaleźć miejsce dla sztuki współczesnej, dla sztuki przede wszystkim plastycznej, w tej chwili już ją mamy, ale sztuki teatralnej, sztuk współczesnych w dziedzinie muzyki, plastyki, literatury także, bo i mediateka prawdopodobnie znajdzie tu swoje miejsce. To miejsce, gdzie młodzi ludzie będą mogli spędzać 24 godziny na dobę, dobrze się tutaj bawić, słuchać tego, czego chcą, tego, co daje im oddech, rozwój tego, co jest w Europie Zachodniej, a do nas dopiero trafia. To miejsce jest niezwykłe, z niezwykłym klimatem i mamy zamiar ten klimat zachować i podarować go Tarnowianom. Tarnów wyróżnia się też na kinematograficznej mapie.
Obok Gdyni jest drugim miastem w Polsce, w którym doborowe jury ocenia i nagradza najciekawsze polskie filmy. O festiwalową statuetkę zabiegają znani aktorzy i reżyserzy, bo konkurs ma swój prestiż. Otrzymują oni, właściwie startują do 3 nagród. Jest to nagroda jury. To jury składa się z przedstawicieli środowisk kulturotwórczych, profesjonalistów, zawsze pod przewodnictwem osoby związanej z filmem. W tym roku była to pani Małgorzata Szumowska i przyznaje statuetkę Leli Wity. Publiczność w drodze plebiscytu statuetkę Maszkarona, a jury młodzieżowe, co też jest chyba ciekawym zjawiskiem, swoją statuetkę jury młodzieżowego. W Tarnowie nie tylko można osiągnąć harmonię umysłu i duszy, ale też sprawdzić się w ekstremalnych sportach. Na Górze Marcina, gdzie w powietrzu unosi się zapach tatrzańskich szczytów i beskidzkich łąk, niesiony przez lekki wiatr, spotykają się miłośnicy kolarstwa górskiego. Pagórkowaty teren stwarza doskonałe warunki do uprawiania tego sportu. Wystarczą silne nogi, trochę determinacji i można walczyć ze stromymi zjazdami i podjazdami, delektując się przy tym sielskimi krajobrazami. Dziwna jest to sytuacja, bo nie dość, że faceci w dziwnych pozycjach i w obcisłych spodenkach, to jeszcze na czymś takim na ramię dziewczyny nie przywiozą. No to czym tu imponować tym kobietom? A imponować trzeba i bardzo się staramy. Czym możemy zaimponować? Przede wszystkim łapiemy kondycję poprzez nawijanie kilometrów, dziesiątki kilometrów, setki kilometrów. Z tego się robią tysiące i setki tysięcy kilometrów. A za tym idzie ogromna kondycja, wydolność organizmu. No i myślę, że panie to doceniają, bo nie narzekam. Jeśli lubicie morderczy wysiłek, koniecznie musicie się spotkać z tarnowskimi mistrzami wspinaczki. Na tej hali w obecności Tomasza Oleksego, zdobywcy Pucharu Świata w boulderingu, możecie sprawdzić siłę swoich rąk i nóg oraz nauczyć się zdobywać góry w mistrzowskim stylu. No, dla mnie to jest totalne wariactwo się tak spinać. Po co? Po co? No, są różne cele. Generalnie chodzi o to, żeby wyjść do góry. Czas odgrywa rzeczywiście jakąś rolę, aczkolwiek czasami schodzi na drugi plan. Ale bywa szybko. Bywa szybko. Jak szybko? No, czasami powyżej 2 metrów na sekundę, także w poszczególnych konkurencjach trochę to inaczej wygląda. W konkurencji na czas wygląda to tak, że powyżej 2 metrów na sekundę. Natomiast na trudność, jeżeli wspinamy się bardzo powoli, ten czas już schodzi na drugi plan. Chodzi o to, żeby wyjść do samej góry. Taką ściankę można pokonać jak szybko? Myślę, że w granicach, najlepsi pokonują w granicach 4-5 sekund. Błyskawicznie. Błyskawicznie, więc będzie to wyglądać bardzo szybko. I spektakularnie. Dokładnie. Zobaczymy. Nie tylko o prędkość tu chodzi, także o inne rzeczy, o jakie? Dokładnie tak, na pewno zabezpieczenie odgrywa tutaj dużą rolę, czyli trzeba mieć uprząż poprawnie założyć. Sprzęt odpowiedni, ekspresy, karabinki, różne historie. Następnie asekuracja, czyli jeden człowiek asekuruje wspinającą się osobę. Wspinająca osoba musi czuć komfort, czyli musi czuć się bezpiecznie, musi zaufać tej drugiej osobie. Trzeba dodać, że jest to bardzo techniczny sport i tak naprawdę technika odgrywa tutaj decydującą rolę i decyduje o tym, czy ktoś dojdzie do celu, czy nie. Tak to wygląda. O tym, że wysiłek i determinacja przynoszą zamierzone efekty, przekonują się w Tarnowie przedsiębiorcy, którzy rozwijają tu skrzydła. Na mapie gospodarczej miasta wyróżnia się firma Marcosta, która od 18 lat dostarcza na polski rynek wysokiej klasy obrabiarki, urządzenia i maszyny do obróbki metali z Niemiec, Tajwanu, Francji czy Chin. Specjaliści z Marcosty współpracują z Politechniką Krakowską i Warszawską w zakresie elektroerozyjnej obróbki metali oraz uczestniczą w międzynarodowym programie naukowym finansowanym przez Unię Europejską. Firma wydaje też ogólnopolskie czasopismo Świat Obrabiarek.
Karpacka Spółka Gazownictwa, poza dystrybucją gazu ziemnego jako nośnika energetycznego XXI wieku, rozwija nowe kierunki jego zastosowania. Wprowadziła na rynek nowe, ekologiczne i tanie paliwo CNG, czyli sprężony gaz ziemny do napędu pojazdów. W Tarnowie jeździ już kilkadziesiąt pojazdów napędzanych gazem ziemnym, w tym kilkanaście autobusów i dwie śmieciarki. W związku z rosnącym zainteresowaniem stosowania CNG, spółka rozwija sieć stacji paliw z dystrybutorami do tankowania sprężonego gazu ziemnego. Źródło przyjaznej energii, jak nazywają gaz ziemny zieloni, to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też duże oszczędności w portfelu. Jeśli lubicie wypoczynek na łonie natury połączony z ptasim śpiewem, to koniecznie musicie wyruszyć w teren. W regionie jest bowiem wiele atrakcyjnych miejsc, gdzie możecie aktywnie wypocząć i wzmocnić swoją kondycję. Jak już komuś się znudzi, na przykład miasto, no to 12 km od Tarnowa znajdzie gospodarstwo agroturystyczne. I może tu się trochę pobawić. Tak, w tej chwili jesteśmy w gospodarstwie Wysokławica. Główną naszą atrakcją jest zawiedziony staw 3-hektarowy. Karpie są. Są karpie, zapraszamy szczególnie wędkarzy, ale również amatorów aktywnego wypoczynku. Lubiące spacerować, jeździć na rowerze. Pięknie, lasy, jeziorka. Ale to nie wszystko, jest jeszcze skamieniałe miasto, mamy Karpaty, piękne Ciężkowice. Do wyboru, do koloru. Dokładnie. Pyszny karpik. Wokół Tarnowa jest też kilka stadnin, gdzie pod okiem fachowców można nauczyć się jeździć na koniu w tradycyjny lub mniej tradycyjny sposób. Wszystko zależy od umiejętności jeźdźca i jego fantazji. Odkrywanie takich miast jak Tarnów należy się koń z rzędem, moim zdaniem przynajmniej. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i mam nadzieję, że jak będziecie w Małopolsce, spokój, to tu wpadniecie. Bo nie tylko Kraków jest wart zobaczenia. Ja szukam dalej, tropię dalej, zobaczymy się za tydzień, być może w Waszym mieście. Cześć! Więcej na temat programu znajdziecie w internecie na stronie www.tropicielinteria.pl.